Koksu. Dzień dobry, godzina 9 rano, my już jesteśmy zwarci i gotowi, kolejny dzień obozu przed nami, a teraz grupa naszych harcerzy. Ile osób? 20? No nie pamiętam. Chyba coś około, coś około 20. Zmierzamy w kierunku parku linowego. Tak, będziemy się wspinać i jeździć na tyrolce. Pierwszy raz idę w życiu na park linowy, także trochę się cykam. Ja również. Wczoraj już jedna grupa była, dzisiaj idziemy my i jeszcze jedna grupa będzie po nas. A potem będziemy mieli czas wolny. Zeszliśmy już z parku linowego. Ja osobiście powiem, że zeszłam w pierwszej, trzeciej trasy, bo się za bardzo bałam i było strasznie wysoko, ale na przykład Agata przeszła całe i ona wam powie, jak jej spodobało. No to cała trasa była bardzo łatwiutka, tylko teraz palce bolą. Była łatwa i mogliby mniej dawać takich lin, co trzeba stawać i one się gibają. A tak to bardzo fajnie było, polecam, zaglądajcie to. Tak, ja też polecam, ale tylko jeżeli nie jesteście takimi, wiecie, tchórzami jak ja, bo ja się strasznie przestraszyłam w pewnym momencie i stwierdziłam, że już dalej nie pójdę. Trzeba się wspierać. Ale to, co przeszłam, to mi się naprawdę podoba. Wróciliśmy na bazę, jakby jesteśmy tutaj już długo, ale zapomniałam wam powiedzieć, co robiliśmy po południu. Każdy niestety sobie zapomniała. Przysnęło tak mi się. No, przysnęło mi się, zdarzy gorszy dzień. I, ale powiem wam, bo się dowiedziałam, co było. Jakby było przygotowanie do Mam Talent. Nasi harcerzy będą pokazywać swoje talenty już niedługo na konkursie. I będzie oczywiście jury, będzie komisja, będą wyławiani najlepsi uczestnicy. A teraz... mamy wieczorek, robi się chłodnawo, a nie rozumiem, dlaczego jest w krótkim rękawku. Ja zapomniałam sobie sostrzela wziąć z namiotu. Teraz trwają tańce i zabawy integracyjne, ponieważ nasi harcerze bardzo się upominają o to, więc stwierdziliśmy, że damy im tego więcej. Są bardzo chętni na zabawy integracyjne i po prostu uwielbiają to. Amelka, powiedz, co robisz tam przed chwilą? Przed chwilą byłyśmy na zmywaku, ale świetnie się bawiłyśmy. Na zmywaku było naprawdę super. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak fajnie. Ja również. Polecam. Chodźmy zobaczyć, co robią nasi harcerze na tych zabawach. Uciec z tych tańców integracyjnych, ponieważ chyba właśnie zmierzam, tak mi się wydaje, na spodziewaną niespodziankę. Dostałam dzisiaj list, nie mówiłam wam jeszcze tego, ale ostatnio zamknęłam swoją próbę na ramiennik wędrowniczy, więc zobaczymy, co będzie za chwilę na skarpie. Słuchajcie, miałam rację. Niespodziewana niespodzianka udała się w 100% i zostałam wędrownikiem i mam już swój pagon i mogę teraz sobie go dumnie nosić na swoim lewym ramieniu. Dziękuję wszystkim, którzy byli na tej uroczystości, była naprawdę piękna.